Ci wszyscy ludzie tam za mną stoją w kolejce, żeby pomacać sobie Galaxy Folda, więc... Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo i witam Was trzeciego dnia z Berlina. Dzisiaj jedziemy na targi IFA i będziemy mieli tam czas wolny, więc dzisiaj zobaczymy to, co te gry lubią najbardziej, czyli mnóstwo odjechanej technologii. Zapraszam! Chodźcie! Zabawne, bo mieliśmy taki konkurs, żeby wygrać Motorola One Vision, One Action. I tutaj właśnie wygrałem ja i koleżanka Manuela. I Alex. Alex jest osobą, która pomogła mi zasadniczo wygrać telefon, bo wczoraj wieczorem wpadłem na ten szalony pomysł, żeby zrobić coś takiego, co zobaczycie tutaj teraz. I ten post bardzo się wszystkim spodobał, no i postanowili dać nam jako wygraną. A tak wyglądał post Manueli. A to jest Instagram od Alexa. Thank you. No i teraz idziemy sobie na targi. Weszliśmy przed całą publicznością, więc to jest spoko. Jesteśmy tutaj godzinę wcześniej. Mamy teraz czas wolny. Prawdopodobnie o 11 będziemy mieli spotkanie z jakimś ważnym panem z Lenovo. Przynajmniej tak ludzie mówią. Ale mam nadzieję, że wcześniej może uda mi się podejść do stoiska z Samsungiem Galaxy Fold. Może teraz nie będzie tam jakichś wielkich kolejek, bo z tego co Mozilla mówi, to są straszne kolejki do tego, więc mam nadzieję, że uda mi się to załatwić teraz. No więc stanowisko Panasonica naprawdę spoko, mają tyle nowych, fajnych kamer, oczywiście to są strasznie drogie sprzęty. Myślę, że moja GH4 na razie mi wystarczy, no i GH5, którą ma Kamil, ale to są naprawdę niezłe sprzęty. Masakra, te targi są po prostu ogromne. Z tego miejsca od Panasonica do stoiska Lenovo szliśmy jakieś 15 minut, a to nawet nie była połowa targu, więc... Kojarzycie taki fun fact, że teraz słowo AI czy sztuczna inteligencja zrobiło się tak jak super modne po prostu. Chcę wam coś pokazać. Mamy pralkę i mamy zmywarkę, która jest reklamowana słowem AI, czyli twoja zmywarka albo pralka może się zbuntować i powiedzieć, że dzisiaj nie pierze. Oczywiście przesadzam, ale to jest kosmicznie śmieszne jak dla mnie, że po prostu ludzie wciskają wszędzie te AI i tak naprawdę wydaje mi się, że nic za tym nie idzie, ponieważ to są zwykłe algorytmy, więc come on, to pewnie nawet nie jest sieć neuronowa. Więc pograliśmy sobie troszeczkę na Nintendo Switch z Alexem. Idziemy w końcu, mam nadzieję, że trafimy do tego Samsunga. Cały czas tak błądzimy po tych targach i mówimy, że no idziemy do Samsunga, potem coś nagle zdobywa naszą uwagę i idziemy tam i w końcu nie docieramy tam, gdzie mieliśmy, ale mam nadzieję, że w końcu tam trafimy. No, w końcu dotarliśmy. Jesteśmy w końcu u Samsunga. Ogromna hala. Ci wszyscy ludzie tam za mną stoją w kolejce, żeby pomacać sobie Galaxy Folda, więc prawdopodobnie innym razem, bo chyba nie chce mi się aż tyle stać. Myślę, że są tutaj ciekawsze rzeczy do robienia. Byłem bardzo
ciekawy tych Razer Blade'ów, które są przeznaczone dla twórców. Nazywa się on Studio Edition. I one są bardziej skupione, powiedzmy, na twórcach, czyli osoby, które zajmują się obróbką wideo, jakimś, nie wiem, modelingiem 3D czy Photoshopem. Myślę, że jest to całkiem spoko opcja, ponieważ mamy tutaj dedykowaną kartę graficzną, więc na przykład dla mnie, jeżeli chodzi o podmontowanie wideo i DaVinci Resolve, taki sprzęt byłby idealny. Pochwaliłem się wam jeszcze, ale dzisiaj mam koszulkę Arch Linux. Dokładnie tak. Mam koszulkę z Linuxa na stoisku Microsoftu. Zasiejmy troszeczkę propagandy. To jest jeden z ciekawszych laptopów. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy dotykowy ekran. Ostatnio trochę twórców za granicą nagrywało na temat tego laptopa. Teraz możemy sobie zrobić tak. Właśnie jesteśmy w takim momencie, że już tyle łaziliśmy po różnych stoiskach, że tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy, bo pomijając fakt, że cały jakby teren, na którym te targi się odbywają, jest super duży, to jeszcze mamy do wyboru poziomy, więc można powiedzieć, że całość jest dwa razy tak duża, jak mogłaby się wydawać. I to jest masakra po prostu. Tyle rzeczy do zwiedzania, tak mało czasu. Tak prezentowały się dzisiejsze targi IFA. Zobaczyliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych sprzętów. Sprzętów, które byłem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że uda mi się przetestować część z nich w przyszłości. Dziękuję wam, że padliście na tą podróż tych daily vlogów. Cieszę się, że też był bardzo pozytywny odbiór tych daily vlogów. Mimo, że nie mieliśmy bardzo dużo wyświetleń, no to wierzę w to, że osoby, które obejrzały te vlogi, no to raczej im się podobały, więc to jest bardzo fajne. No ja się bardzo cieszę, że mogłem uczestniczyć w tych targach dzięki Lenovo. Mogłem poznać naprawdę wielu wspaniałych ludzi, zawiązać nowe przyjaźnie. Naprawdę byliśmy taką fajną, zgraną paczką, nie wiem, było nas tam z 15 osób i każdy miał jakieś tam swoje hobby, każdy miał jakiegoś świra na pozytywnego oczywiście na punkcie czegoś. No i to było bardzo fajne, bo mogliśmy się poznać. Teraz będę już mykał na samolot, no i tyle. Dzięki, że wpadliście. Na razie, do zobaczenia w kolejnych filmach.